Cześć moi drodzy, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku arenowym zmaganiom. Czas zacząć, słuchajcie, zmagania arenowe. Mamy dwa zwycięstwa, gramy paladynkiem, no i lecimy. Film pojawi się o 6 rano, także witam bardzo serdecznie poranne ptaszki, moi drodzy. I zaczynamy od komentarza Kamil Brod. Nagraj małpki w Soulshibo. No, jest to w przygotowaniu, na pewno z Soulshibo nagramy jakieś małpki, tylko trzeba znaleźć czas. Święta i po świętach troszkę mam teraz zabiegane, słuchajcie, zabiegany czas. Dużo się u mnie dzieje, także na razie spokojnie, słuchajcie, spokojnie, ale na pewno dojdzie do tego typu gier, ale mam brzydkie karty na start. No, to jest bardzo kiepskie rozdanie, moi drodzy, bardzo kiepskie, mamy bardzo słaby start, początek, zobaczymy jak będzie, słuchajcie. Natomiast Soulshibo, Kamilu, na pewno coś nagramy. Boże, co on rzuca za dwa coś. Ojejku, jejku. Powiem wam szczerze, że jest bardzo biedna situation u nas. Naprawdę jest wielka bieda. Jeżeli sobie rzucimy tego, tę postać. Daj sobie, to otrzymuję plus jeden. Super. No nic, ja sobie nie będę wyrzucał tej karty, szczerze mówiąc. Zadaj obrażeń wszystkim stronnikom z agonią. Okej, to może nie. Ale weźmiemy sobie ogra. I tyle, ja nie będę wyrzucał sobie na razie tej karty. Możesz mnie tutaj zabijać. Niech mi zadaje te obrażenia, przynajmniej na razie. Nie przeszkadza mi to w żaden sposób. Słuchajcie, w żaden sposób mi to nie przeszkadza. Możesz mnie tutaj pokonywać w ten sposób. Słuchaj, mój drogi. Słuchajcie, co by tu rzucić? Zróbmy tak. Robimy sobie tak. I zrobimy tak, słuchajcie. No i zobaczymy, co nasz kolega tutaj wymyśli. Kamilu, pozdrawiam. Maksymilian, gratuluję drugiego komentarza, Maksymilianie. Gratuluję bardzo serdecznie. Tutaj możemy rzucić tak i chociaż on to może wytradować w sumie. Będziemy mieli... O nie, on tak idzie? Bardzo dziwne zagranie. I znowu na twarz. Ciekawe. Nie mogę tu nic takiego rzucić. Nie mam nic z agonią. Mogę rzucić pirata ewentualnie, co nie jest dobrym rozwiązaniem dla mnie, w żadnym bądź razie. No, zróbmy tak. No dobra, no to chociaż tak zrobimy. Słuchajcie, on tu będzie się musiał tradeować zapewne, więc okej. Możemy rzucić tutaj prowokację. No zobaczymy, ewentualnie skruchę. Wszystko, no nie wiem co on wykombinuje. Zależy jakie ma karty. Okej, coś za 3 będzie dobierał. No niech będzie. Piotr Brod, kiedy Minecraft? Był już Minecraft TNT. Także na razie spokojnie, spokojna głowa. Ale Minecrafta coś tutaj pogramy za niedługo. Aha, on tak będzie tradeował, co? Tak będziesz tradeował. Dziwne zagranie. Masz coin? Ojejku, serio? Naprawdę coś takiego się tu dzieje? No nie wierzę w to, serio. Niestety nie mam żadnych z agonią stronników. Zagrajmy coś takiego. Dobra, to zróbmy tak. No niestety, nie wiem czy uda mi się tutaj odbudować w jakiś sposób. Kto wie? Wszystko w swoim czasie. No okej, przynajmniej tego pana mu jakoś uszkodziłem, wytradowałem to. Okej, tu leci na twarz. Sytuację mamy straszną, moi drodzy. O Jezus Maria, naprawdę... Bardzo kiepska sytuacja. Oj, moi drodzy, ta sytuacja jest bardzo kiepściutka. Sytuacja jest bardzo, ale to bardzo kiepściutka.
A jedyna szansa jest taka, że on weźmie dużo stronników. No okej. Dobra, i przywali mi, słuchajcie, za 12, ale będzie słabizna. No to mu się udało. No niestety, dużo Hearthstone nie zależy od tego. Dużo zależy od tego, jak my, moi kochani, jaką mamy początkową rękę. Bo jak widzicie, no tutaj raczej już nie jestem w stanie nic zrobić. No niestety, wygrał ze mną. Antek, Brod, mam Plants vs. Zombie Garden Warfare, może zagramy razem? To znaczy, no jeżeli mnie znajdziesz, mój drogi, jak będę grał w Plants vs. Zombie, to jak najbardziej, z chęcią zagram, Antku. Super cyfra. Co robię poza nagrywaniem? Fajnie, że mnie uwielbiasz, pozdrawiam bardzo serdecznie. Poza nagrywaniem, no zajmuję się takim codziennym życiem. Jakieś tutaj koło domu, dużo pracy mam i tak dalej, słuchajcie. O Boże, na palady nagramy. No różnych, dużo różnych, różniastych rzeczy, słuchajcie. Okej, okay, no znowu ta sama ręka, na litość boską. Czy ja muszę dostawać takie dziadowskie karty? Proszę, dajcie mi coś innego. Coś takiego malutkiego. Jezu, naprawdę. Coś czuję, że będzie bardzo ciężko. Marcin, gratuluję 22 miejsca. Okej, okay, rzucamy coś za jeden? No nie bardzo. Wszyscy trzymamy kciuki za Miśka, dokładnie Mateuszu, trzymamy kciuki. No nie, naprawdę. Naprawdę, co on tutaj nam robi takiego? Zombie czał, super. Zombie czał, hał, hał. No nie wiem, jak on nam na to odpowie. Będziemy mieli coś zatrzymane. No nie wierzę w to, naprawdę. Czemu ci ludzie mają takie karty? No, to jest straszne. Dobra, moi drodzy, zróbmy coś takiego. On to wytrejduje zapewne. Mam miecz w razie czego. No właśnie. Mam mieczyk, idealnie. Nie jest tak źle w sumie. Rzucimy sobie tak. To nie jest jakiś taki przeciwnik. Wszyscy strotnicy kosztują jeden więcej. Dobra, zostawimy sobie. Niech będzie. Mnie to jakoś bardzo nie przeszkadza. Ptysiek. Miałem serię 10... Okej, okay, gula rzucił. Okej. Okay. To mi też nie przeszkadza jakoś za bardzo. Tak szczerze mówiąc. W sumie mogę zrobić coś takiego. I coś takiego. Moi drodzy, miałem serię 10 pakietów bez żadnych dobrych kart, po czym dostałem pakiet z złotą zwykłą kartą. Legendarną kartą i złotą legendarną. Warto było czekać. Gratuluję ci bardzo serdecznie. No to nieźle. Nieźle, nieźle coś takiego. No dobra, moi drodzy, trzeba tutaj już się zacząć ogarniać. Na pewno zróbmy tak. I zróbmy tak. Słuchajcie, z grubej rury pójdziemy. Potem mogę rzucić mukle, żeby ich nabuffować. Zobaczymy, co nasz przeciwnik tutaj wykombinuje. Okej, okay, no dobra. Yes, wyciszysz mi go. Na litość boską, no nie wierzę w to, co tu się dzieje. Ale bieda, serio coś takiego? Nie wierzę, że ci ludzie mają odpowiedź na wszystko. No, w sumie zła kolejność, ale niech będzie. Słuchajcie, niech będzie. Bardzo ładnie, mnie to tam się podoba, że tak jest. Słuchajcie, zróbmy tak. Zobaczymy, co on tu wymyśli. No to gratuluję ci, Ptyśku.
Leguś mi, przeciwnik zaatakował mech Yeti, dał dwa razy Dark Królów jeszcze od kapłanki, więc miał 13 ataku. O Boże, Leguś, no to ładnie. No to nieźle. Co on mi zniszczył? Dobra, jestem w stanie... Okej, okay, no niech będzie. Niech będzie. Niech będzie, słuchajcie. Hej, Jingle Bells. Słuchajcie, Bane'a krwawe kopyto przyzwie. No wiem, że konsekracja jest po mnie, no ale co zrobić, moi drodzy? YOLO swag. Nie mów, że masz konsekrację, bo jeżeli masz, to jest... Okej, okay, chociaż tyle, dobrze. Masakra, naprawdę. Miecz, nie ma żadnego miecza. Trzymam tę kartę w razie czego. Widzę, że na razie jest tak średnio. Tak średnio najeżdża na razie. Powiem szczerze. Moi drodzy. No nie wiem, co by tu porobić. Co on znowu... No ile masz tych kart, chłopie? Ile ten gość ma tych kart? No bez przesady. Przecież to jest chore. Zaczynam jako pierwszy. Dokładnie. Zaczynam jako pierwszy. Czekam na rozkaz. Chcę krwi i łupu. Dobra, zróbmy coś takiego, słuchajcie. Będzie tradeował to pewnie. Gdzie są jakieś mocne karty w moim deku? Wystawiaj, słuchaj, wystawiaj karty. Czekam na rozkaz. Okej, niech tak będzie. Dobra, dobierze mi trochę tych kart, tak naprawdę. Kiedy co najmniej trzech stronników zagrywa kolejnego. No dobra, lecimy w ten sposób w sumie. Dobra, dziękuję bardzo, troszkę kart dostaniemy dzięki temu. Fajnie. Słuchaj, dograj tutaj jakąś kartę, proszę cię bardzo. Bardzo cię proszę, dograj mi tu. Ej, Boże, serio? Co za koleś. Wszystko mi będzie czyścił. No tego mi zabijesz, co? No ty cwaniaku. Na litość boską, serio. Serio, on nie wystawia żadnych kart. Co za koleś. O, jak mi przykro. Jak mi przykro. Wiecie, bo tak mi zabije w sumie. Mogę zmniejszyć mu to. Ten board. Zróbmy tak. W ten sposób, słuchajcie. Prowokację jeszcze mogłem dać, ale lipa, troszkę nie poczekałem, ajajaj. Leśny, dziękuję, też dziękuję za Hearthstone'a, lubię sobie pograć. No, widzę, że też ma takiego. Jezus Maria, na litość boską, no nie wierzę w to, co ten gość robi, jakie on ma top decki.
Jakie ten chłop ma top deki. No nic, zróbmy tak. Zróbmy tak. Słuchajcie. Zrobimy tak. Zrobimy tak, no i co on znowu zrobi? Jest trzy razy, trzy te karty ma, wy to wierzycie w to? Bo ja w tego nie wierzę, w tego typa. Ten gość ma trzy karty takie. Dobra. No i tyle w temacie. Tyle w temacie, mój drogi panie. Koniec zabawy. Koniec zabawy, mój drogi. Koniec zabawy. Nie zniszczyć mi tego Murloka. Jezu, jeszcze kartę za 3 dostanie. No co za koleś. Seriusz, nagraj Asphalt 8. Co to jest w ogóle za gra? Znowu mi Murloka tu uszkodził. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, dobrze, subcio. Zniszczę mu tę kartę. Dzięki, jest, moi drodzy. Pięknie, mega. Mega poszło. Słuchajcie, mega poszło, lecimy jeszcze raz. 3 zwycięstwa na tej arenie na razie. Zobaczymy, Sergiuszu, czy nagram ten grek. Nie wiem. Weźmiemy, haha, weźmiemy! Czasem się myli, ale powiedziałem weźmiemy, 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 weźmiemy sobie to. Kolejny gracz walczy, Damian, pozdrawiam, pozdrawiam Damiana. Igor, Brod, mam takie pytanie, czy zagrasz w GTA 5? Może nie na Brod Kids TV, ale na Brod Games i powiedz, kiedy usuniesz tych, co długo na Hearthstone nie wchodzą, to cię zaproszę. Ja wchodzę rano, codziennie i czasem pod wieczór. Dzięki za łapkę. Myślę, że... No nie wiem, szczerze mówiąc, kiedy to zrobię, ale na pewno to zrobię. Gramy na kapłana, więc on broni nie ma jako takiej. Nie mamy nic za jeden. Troszkę lipa, powiem wam szczerze. Bo on mi tu zacznie nas karać i to ostro zapewne. Zróbmy coś takiego. On broni nie masz, więc kapłan nie ma broni jako takiej, więc wystawię chociaż takiego stronnika za 2. Mamy za 3 tego pana. On coś za 3 pewnie rzuci. Jezus Maria, naprawdę ci ludzie mają odpowiedź na wszystko. Nie wierzę w tych ludzi. Czas na łomot. Tu. Ciekawe, co on tu zrobi. Powiem wam szczerze, że czasami idzie się zdenerwować. Naprawdę. Tak powiem wam, no tak szczerze. No przecież to, co tu się dzieje, jest bardzo dziwne. Robimy chociaż tak z tym sekretem. Niech się bawi, niech myśli, co tam jest. Czemu nie? Zobaczymy. No Igorze, no będę musiał to zrobić, że te osoby, które tam są bardzo długo, na przykład kilka miesięcy, ponad miesiąc temu, to będę musiał tutaj nad tym pomyśleć. Okej, okay, jest za jeden. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Daj mi jakieś zadanie. Czekam na rozkaz. Okej, zrobimy coś takiego. Słuchajcie, tylko pytanie teraz. Jezu, jak ma holinowe, to jest po nas. Źle, nie przemyślałem tego. Mogłem rzucić tę kartę. Błagam, nie miej holinowy. Ło, na szczęście nie ma. No i pograne, słuchajcie. Tata. Lecimy w ten sposób. Zobaczymy, co wykombinuje nasz przeciwnik jeszcze. Mogę rzucić tego. Ewentualnie... Ej, mogłem rzucić tego. Dobra. Troszkę głupio się zachowałem.
Ale dobieramy kartę za to, coś mi tu pikło. Okej. Okay. I się uleczy go, tak? Ale dalej mamy sytuację opanowaną tak w miarę. Możemy zrobić coś takiego, słuchajcie. Rzucić to. I teraz coś takiego zrobić. No i sytuacja już jest troszkę lepsza. Mamy karty 4 życia, 5. Kapłan nie ma jako tako chyba możliwości zabicia bez Eugenai, tak? Okej, okay, robi coś takiego i się leczy. No niech będzie. Igor, pozdrawiam. Piotr, zaproś mnie do Hero Zero. Nazywam się Zabijaczek. Piotrze, no w Hero Zero na razie nie gramy. Dobra. Okej, okay, niech tak będzie. Czekajcie, ja lepiej tego pana zabiję. Jak szczerze mówiąc. Robimy coś takiego, szczerze mówiąc. Okej, okay, no i widzicie, Tom też zrezygnował z tej gierki. Na razie w Hero Zero nie gram, ale myślę, że powrócę do tej gry i wtedy pomyślimy. 4 zwycięstwa, jeszcze idziemy z kolejnym, zobaczymy jak będzie. Wiktor, zrób nowy kanał na Hearthstone, nazwij inaczej, czyli fajnie. Ojejku, nie wiem czy kanał specjalny pod Hearthstone jest sens robić tak naprawdę. Raczej nie, szczerze mówiąc to raczej nie będę czegoś takiego robił, moi kochani. Będę walczyć z honorem, będę dowodzić światłością. Okej, 3, 2, 5. To raczej nie jest nam potrzebne. Może słuchajcie, zrobimy. Może zastanowię się z kanałem o 6 faktów o, moi kochani, bo ta seria jest fajna i myślę, że to na innym kanale miałoby większą rację bytu. Tak szczerze ujmując. Słuchajcie, bo dawno nie było 6 faktów o. Ten kanał jest bardziej kanałem zagrajmerskim, a 6 faktów o to bardziej jakiś inny kanał by. Szczęśliwej zimowej uczty. No, nie wiem czy to jest. Szczęśliwej zimowej uczty czempion. Dobra, słuchajcie, robimy coś takiego. Potem rzucamy tego. Jajko mamy pomstę 1 za 1. Ło matko boska. Zróbmy coś takiego. Zobaczymy co on wykombinuje. I wszystko face. Wow. Wow, powiem wam, że wow. Ładne wow. Czekam na rozkaz. Gotowe. Robimy coś takiego, słuchajcie. Ale nieźle. No trafiłem na gościa, który ma ten młot, więc będzie problem troszkę. Błagam, nabafuj jajko. Super, dziękuję. Dzięki wielkie. Ale smoczków z tego wyjdzie. Chyba, że ma konsekrację. Nie, Dar Królów? Jezus Maryja, naprawdę? Nie, zostaw jajko! Ajajajajaj, serio? No dobra, widzicie, no wytradował to, niestety. Mogę dobrać kartę, ale ja tego raczej nie zrobię, słuchajcie. Zrobimy coś takiego. I lecimy tak. No nie wiem, będzie bardzo ciężko. Ewentualnie zagramy tego i 2 sekrety. To nam nabafuje kartę. Ojejku, jejku. O, jeszcze w tego. Aha, aha, aha. Ale się tu zaczyna dziać. Niefajnie.
Możemy rzucić tak. 3 obrażeń zadam. Dobiorę kartę, ale to nie ma sensu za bardzo. Nie ma za bardzo sensu w coś takiego wchodzić. Zrobimy coś takiego. Zrobimy sobie coś takiego. No i niech się dzieje wola nieba. Ciekawe są tu serio karta z szarżą na litość boską. No, co myślicie o tym, żeby zrobić ten kanał taki troszkę inny? No i tutaj sobie to źle to wytraj pomyślał. Nie! O, fuks, jaki fuks, ale nam to wyszło. Moi drodzy, ale fuksiarsko. Ale fuksiarska runda, na litość boską. Ale fuksiarska runda. Ja nie widzę tego. Zuzia, pozdrawiam. Damian, do mojego taty praca jest najważniejsza nawet w wakacjach. No na pewno, Damianie, żebyś pewnie miał coś jeść, także dlatego twój tata ciężko pracuje. Okej, co on tu robi? Equality? Serio? O jejku, jejku. No i tak zrobimy. Mamy w razie co tego Mind Control Techa. I zobaczymy, no jak on przyzwie troszkę więcej tych jednostek poustawia, dla nas to będzie troszkę lepiej. No mamy niby przewagę na buffu jego. Nie mów, że go buffniesz. Leci mi face'a? Wow. Niezły koleś. Go za 6. Robimy tak. Ale leci face'a. O, przetalent. O mój Boże, ale Lipton. Ale Lipton, moi drodzy. Jeszcze jedną kartę wystaw. Mój drogi, jeszcze jedną kartę byś wystawił i dla mnie jest idealnie. Dla mnie bomba. Jak dostawimy to, będzie miał za 2. I mogę wytradować to. Raczej nie. Robimy sobie tak, słuchajcie. Robimy tak. Okej. Okay. Robimy tak. Słuchajcie. Że on dalej nie może wystawić tylu stronników, ile by się chciało. No zobaczymy. Pozdrawiam, Whitson, bardzo serdecznie. Kiedy nagrasz Lego? No Lego będzie, nie martwcie się, dzisiaj powinno być Lego. Okej. Okay. I tego tu wytraduję, no ale co on tu... Rekruta. Co on tu robi? Zagraj więcej stronników, mój drogi. Byłoby super, jakbyś zagrał więcej stronników. Naprawdę, byłoby cudownie wręcz. No i nad czym się zastanawiasz? Fiszu. Rób ruch. Tak sobie myślę. Co on znowu kombinuje? Ciekawe. Moi drodzy, no zrobimy coś takiego na pewno. No okej, okay, na razie jest spoko. Jezu, ile on kart dobiera, na litość boską. Kacper, gratuluję.
O mój Boże, serio? Serio, kartę top deck, top deck, top deck, totalny top deck. Jeszcze Dustingo, no nie wierzę w to, naprawdę. Cholera jasna. Czekajcie, to zrobię tak. I tyle, na razie nie będę nic z tym robił, słuchajcie. Nie dodaję tego Jana, bo dobierze mu karty, a to by było dla mnie, byłby dla mnie problem. Okej, okay, będzie się zastawiał. Jestem na razie w stanie z tym, z agonią. Robimy coś takiego. Nie ma tu nikogo z agonią, bijemy tak. Bijemy tak. Tak, tak i tak. No i powinno być na razie nieźle. Bartek, bro, ile masz legendarnych kart? Szczerze mówiąc, Bartku, to nie wiem. No parę mam, może koło 5. Brot, w jaki sposób ty grasz w Angry Birds Epic? Instaluję, dzięki za apeczkę i również pozdrawiam, Bluestackiem gram. Bluestacks się nazywa taki program. Właśnie tym programem tutaj grywam. Zazwyczaj. Zróbmy tak. Tak. Tak, tak. I to jest Lethal, moi kochani. Ojejku, jejku. Like, dzięki Wen, Win Games, dziękuję. Konbot, brod, nagrasz zwykłego Minecrafta? Postaram się nagrać. Słuchajcie, sprawdźmy sobie te karty. Ale się rozegrałem, 30 minut prawie ta gra i mamy 5 zwycięstw, nie jest tak źle. Zaraz wam pokażę te karty. A jak sprawdzić legendarne? Szczerze mówiąc, to nie wiem, jak legendarne pokazać karty. Jak to zrobić? Moi kochani, tak średnio wiem, jak pokazać wam, żeby te karty zobaczyć. Nagrody. Naxxramas, gobliny, czarny, wielki turniej, liga od podstawowe, klasyczne, pod wszystkie rodzaje. No nie wiem, jak wam pokazać legendy. Legendy. Nie odnaleziono. No nie wiem, słuchajcie, nie mam pojęcia. Myślę, że tak, Konbrot. Zrób talię murlokami. Już była mistrzu paladyn na murloki. Rebek również pozdrawiam. Kogo my tu mamy? Michał, siema brod, nagrasz blues? Oczywiście, że tak, dzięki za łapeczkę. Oliver, pozdrawiam, gratuluję pierwszego komentarza. I tutaj Ray napisał, brod, super odcinek, dzięki, dzięki, pozdrawiam. Fajnie, że mnie lubisz, mój drogi. No i co, zakończymy na tym ten odcinek. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie, trzymajcie się. Pa, pa, cześć moi drodzy.